Mamy takie zadanie. Obliczyć kosinus podwojonego kąta ABC, gdzie kąt ABC to jest kąt w tym trójkącie. Jak łatwo się przekonać, ten trójkąt jest prostokątny. No i to wynika z tego, że jego boki spełniają twierdzenie Pitagorasa. To znaczy suma kwadratów przy prostokątnych, czyli 3 do kwadratu to jest 9, to 4 do kwadratu to jest 16, razem daje 25, jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej, no bo 5 do kwadratu to jest 25. Czyli wiemy, że ten trójkąt jest prostokątny, czyli tutaj sobie możemy to zaznaczyć na rysunku. No a który kąt to jest kąt ABC? No to jest ten przy wierzchołku B. ABC. B to jest wierzchołek tego kąta, czyli to jest ten kąt. No to nazwijmy go, nie wiem, jakąś literką. Jak to jest wierzchołek B, to niech będzie beta. No i teraz pytają nas, ile to jest kosinus podwojonego kąta beta. No żeby to obliczyć, to możemy skorzystać ze wzoru na kosinus podwojonego kąta, który wyprowadziłem już nawet w niejednym filmie, przynajmniej ze dwa razy go już tu wyprowadzałem. No i ten wzór ma taką postać, że to jest kosinus kwadrat beta odjąć sinus kwadrat beta. Z tego wzoru skorzystamy. Czyli widzimy, że musimy znać kosinus beta i sinus beta, żeby to obliczyć. No a to jest bardzo łatwe, no bo możemy skorzystać z tych długości, które tutaj mamy podane w tym trójkącie prostokątnym. No i teraz kosinus beta to jest stosunek przy prostokątnej przyległej do kąta beta, czyli tej, do przeciwprostokątnej, czyli tej, czyli kosinus beta jest równy 3 piąte. Sinus beta, ile będzie równy? No, sinus beta to jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej do tego kąta, którego sinus obliczamy, do przeciwprostokątnej. No to to jest przeciwprostokątna, czyli to będzie 4 piąte. Tyle będzie równy sinus beta. No i teraz wystarczy to wstawić do naszego równania tutaj. Czyli tutaj będzie kosinus kwadrat beta, czyli 3 piąte do kwadratu odjąć 4 piąte do kwadratu, czyli otrzymamy 3 piąte do kwadratu to jest 9/25, odjąć 4 piąte do kwadratu to jest 16/25. No jak odejmiemy 9 odjąć 16, już mamy wspólny mianownik, więc wystarczy liczniki odjąć. 9 odjąć 16 to będzie minus 7. Minus 7/25. No i to jest nasz wynik. To jest kosinus podwojonego kąta beta. No i teraz niektórzy z was być może zareagują zdziwieniem, że kosinus tego kąta wyszedł ujemny. Kosinus kąta beta był równy 3 piąte. Kosinus kąta 2 beta jest równy minus 7/25. Skąd tu się nagle wziął ujemny wynik, możecie się zastanawiać. No zastanówmy się w takim razie, jakie jest tego wyjaśnienie. Przypomnijmy sobie definicję funkcji kosinus za pomocą okręgu jednostkowego. Mamy okrąg jednostkowy, no i tutaj mamy ten kąt beta, który powiedzmy, to jest ten nasz kąt beta. Tutaj, tu jest jego miara łukowa. No jak dołożymy do tego jeszcze raz kąt beta, no to wylądujemy gdzieś tutaj. Tak, czyli tutaj jest beta, tutaj jest jeszcze raz beta, czyli ten cały duży kąt ma miarę 2 beta. No i widzimy, że ten duży kąt 2 beta jest kątem rozwartym, jest kątem większym niż 90 stopni. No a kosinus to jest współrzędna x tego punktu przecięcia. No i widzimy, że ta współrzędna rzeczywiście jest ujemna. A kosinus samego kąta był dodatni, no bo to był kąt ostry. Czyli widzimy, że nie ma tutaj w tym nic dziwnego, nie ma tutaj żadnej zagadki. Po prostu kąt beta jest kątem ostrym, jego kosinus jest dodatni. Jak go podwoimy, to otrzymujemy kąt rozwarty, kąt z drugiej ćwiartki, dla którego kosinus jest ujemny.